Kontakty z rodzinami utrzymujemy i rzeczywiście tak jest, że te rodziny zostają w naszym życiu. Pamiętamy o nich, oni o nas pamiętają. To jest coś pięknego. Nie umiem wskazać jednej rodziny. Na pewno bardzo ważną postacią dla mnie jest nasza strażaczka, ratowniczka medyczna i policjantka Ula. Zresztą to było moje rodzinne miasto Milanówek, więc to był dla mnie jakiś taki odcinek wyjątkowy, gdzie też zetknęłam się pierwszy raz ze stresem pourazowym i zespołem stresu pourazowego. Ale wszyscy ci ludzie są wspaniali, cudowni i po prostu zasługują na to, co im robimy. Och, zaproszenie do bohaterów to mamy całkowicie i ciągle i właściwie o każdej porze dnia, tylko że pracujemy dosyć ciężko, więc ja czekam na ten moment, że w końcu będę mogła kogoś odwiedzić na kawę, szczerze mówiąc. Ale nadal mam kontakt również z bohaterami domowych rewolucji czy różnych innych programów. To są zawsze ciepłe wiadomości, fajne. Nie wiem, jakieś reakcje nawet na, nie wiem, wypuszczam nową świecę i skupiliśmy, jest fajna, dobra, trzymamy kciuki iść dalej, więc to jest cały czas, też nie jestem w stanie wskazać takiej jednej rzeczy, która była wyjątkowa. To są po prostu fajni ludzie wszystko.